Baby Boom w rodzimym przemyśle celebryckim trwa w najlepsze. Do powitania na świecie nowych członków rodzin przygotowują się obecnie M. In. Marina Łuczenko, znana z pierwszych edycji łososzor, mała Ania oraz popularna podsasterka Justyna Mazur. Wśród gwiazd będących w stanie błogosławionym nie można również zapomnieć o Zofii Zborowskiej, która w szczerych słowach podsumowała ostatnie chwile przed rozwiązaniem. Zofia Zborowska ma już dość ciąży. Ujawniła, ile przytyła. Brzuch na kolanach, cycki na brzuchu. Znane ciężarne panie mogą poszerzyć swój klub o nową członkinę. Dzięki oficjalnemu potwierdzeniu za pośrednictwem Instagrama właśnie dołączyła do niego Agnieszka Wesołowska. Żona popularnego aktora pochwaliła się w sieci swoimi ciążowymi kształtami. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo znany najbardziej z roli Igora Nowaka w telenoweli na wspólnej Jakub Wesołowski poznał swoją przyszłą żonę w 2008 rok. Kiedy ta przeprowadzała z nim wywiad. Sześć lat później przysięgli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Owoce ich związku jest córka Roża, będąca oczkiem w głowie popularnych rodziców. Ośmioletnia dziewczynka wkrótce doczeka się rodzeństwa. Agnieszka Wesołowska przekazała tę radosną nowinę, zamieszczając zdjęcie z wnętrza łazienki. Wzbogaciła je dość nietypowym, jak na ten rodzaj informacji, opisem. Ostatnio drewniana ściana prysznica w naszej łazience była jakby mniejsza, wypukła, zakomunikowała, uzupełniając treść wpisu czytelnymi hasztagami. Internauci pospieszyli z gratulacjami. Wśród nich nie zabrakło znajomych koleżanek z branży, M. In. Joanny Koroniewskiej i Mai Bochosiewicz. Pudełki również przyłączają się do gratulacji, życząc przyszłej mamie i dziecku dużo zdrowia. Zobacz także, wesołowski tłumaczy, czemu nie posłał córki do przedszkola, boje się głupości innych osób.